Dzisiaj w Kościele obchodzimy święto świętego Bartłomieja, apostoła, który w Ewangelii świętego Jana nazywany jest Natanaelem. Głosi imię Pana, śpiewaliśmy w tej pieśni na wejście. Takie właśnie jest zadanie apostołów i tych, którzy bezpośrednio żyli, kiedy Chrystus żył, bezpośrednio z Nim przez te kilka lat chodzili i słuchali Jego nauczania, a potem otrzymali misję, by iść i głosić aż po krańce świata wiarą w Jego imię. Kto przyjmie chrzest, będzie zbawiony. I taką misję spełnił również Bartłomiej, ponosząc za nią śmierć męczeńską. Został obdarty ze skóry według tradycji, oczywiście, którą przekazuje święty Izydor w VII wieku. Święty Bartłomiej został darty ze skóry około 70 roku, dlatego uznaje się go za patrona garbarzy, introligatorów. Oczywiście dzisiaj w naszej modlitwie również przewodzi i możemy przez jego przyczynę do Boga zanosić wszystkie nasze dziękczynienia i prośby. Głosił Ewangelię w Indiach i w Etiopii. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Zaprawdę powiadam wam: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Oto słowo Pańskie. Drodzy siostry i bracia, żyjemy wiarą, która jest nam przekazywana przez apostołów i przez ich następców. Takie jest ich zadanie: idźcie i głoście całemu światu ową prawdę o zbawieniu w Chrystusie. Udzielajcie chrztu, który pozwala na tę drogę zbawienia wejść. Żyjemy w takim właśnie Kościele, którego fundamentem, tak jak było w czytaniu pierwszym, 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Żyjemy w Kościele, który jest zbudowany na fundamencie apostołów i który według tej wizji apokaliptycznej jest oblubienicą Baranka. Jest zaślubiony Barankowi. Czyli jest kimś, kto jest po prostu najbliższą osobą, gdy chodzi o to porównanie do małżeństwa, tak jak mąż dla żony, a żona dla męża. I to jest ta wspólnota, w której my żyjemy. Miasto święte, Jeruzalem nowe, wstępujące od Boga, jak nam mówi ta wizja. I to trzeba nam dobrze zrozumieć, siostry i bracia, że w tej wspólnocie, której oblubieńcem jest Jezus Chrystus, On się troszczy o ten Kościół i z tym Kościołem jest nieustannie. Oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Bo czasem można, patrząc na to, co się dzieje w świecie, ale także i w Kościele, pomyśleć sobie, że nie jest dobrze. Są ludzie grzeszni, ale też byli zawsze w tym Kościele
i działali w taki czy inny sposób, świadomie czy mniej świadomie, na niekorzyść owego Kościoła. Ale trzeba nam pamiętać, że o ten Kościół troszczy się sam Chrystus. Bramy piekielnego nie przemogą. To jest jedna rzecz, ale druga, tak jak mąż troszczy się o żonę, tak i żona o męża. I trzeba i nam, członkom tejże wspólnoty, nieustannie starać się naszą wiarę pomnażać, w niej wzrastać, trwać. I tak jak mąż ślubuje żonie, a żona mężowi, miłość, wierność, uczciwość i że będę przy Tobie aż do końca. I to i nam, ludziom, trzeba wypełnić. Kochając ten Kościół, tę wspólnotę, będąc jej wiernym, uczciwie pracując dla jej chwały, umiejąc też powiedzieć słowo, które jest słowem sprzeciwu wobec atakujących, ale także wytrwać w tejże wspólnocie aż do końca. Oblubienica ma troszczyć się o to, by trwać przy swoim oblubieńcu, przy swoim mężu. I tak jak kiedyś Pan przyszedł do nas, tak kiedyś my pójdziemy do Niego. Nie wiemy kiedy, ale ten czas jest bliżej każdego dnia. Dzisiaj, siostry i bracia, także ta Ewangelia, w której ukazanych jest dwóch apostołów, którzy pragną ujrzeć Zbawiciela, pragną poznać Mesjasza. Zauważcie, że jeden przyprowadza go, przyprowadza drugiego do Chrystusa. Mówi Filip, chodź i zobacz. Nie mówi, pójdź tam, nie mówi, idź tam, ale mówi, chodź i zobacz. I to kolejna prawda dla nas płynąca. W wierze również, jeśli ktoś pragnie znaleźć zbawienie w Chrystusie, potrzebuje tego, który powie do niego, chodź i zobacz. Chodź tam, gdzie ja spotkałem. I tutaj znów z kolei potrzeba tej wierności i tego szukania, i tej wierności w szukaniu, przepraszam, by odnaleźć i odnalazłszy zaprowadzić innych. To jest działanie właśnie apostolskie. Chodź i zobacz to, czym ja sam żyję. I to pociąga. Wtedy, spotkawszy Chrystusa, można z Nim być na zawsze, bez końca. Amen.